II Sobór Watykański, dobiegając końca, został oszacowany jako jeden z najbardziej doniosłych w historii Kościoła rzymskokatolickiego. Wypracowano 16 dokumentów zawierających treść modernizacji Kościoła, definiujących na nowo jego rolę w XX wieku. Pożegnalne błogosławieństwo skierowane jest do zebranej masy ludności całego świata. Ite et pace, idźcie w pokoju. Tymi słowami zakończył sobór papież Paweł VI, nie przeczuwając, co miało nastąpić. Następne dziesięciolecia były napiętnowane burzliwym charakterem. Wiele osób jest głęboko przekonanych, że od momentu zakończenia II Soboru Watykańskiego zapoczątkowany proces odnowy doznał stagnacji. Czy Kościół potrafi spełnić nadzieję wielu ludzi, którzy popierają to, za co Kościół się podaje? Skała, przemianie czasu. Pomimo modernizacji Kościoła oraz intensywnych podróży jego głowy, nie da się ukryć widocznych znaków wyraźnie wskazujących na jego rozkład wewnętrzny na skalę światową. I tak na przykład liczba katolików biorących udział w nabożeństwach zmalała drastycznie. W krajach języka niemieckiego liczba praktykujących katolików biorących udział w nabożeństwach wynosi między 10 do 15%. W roku 78 Kościół w Niemczech stracił 2 miliony swoich członków. W Austrii zaś od lat 70 liczba katolików biorących udział w nabożeństwach spadła o połowę. W innych krajach sytuacja przedstawia się podobnie. We Włoszech, będących kolebką Watykanu, mniej jak połowa ludności nie wierzy w życie pozagrobowe oraz nauce Kościoła, że jest on jedyną prawdziwą religią światową. Kobiety odmawiają posłuszeństwa, a coraz mniejsza liczba młodzieży katolickiej kwapi się do wstąpienia w szeregi służby duchownej. Finansowe dziury o miliardowych wymiarach przyczyniają się do gwałtownego kurczenia budżetu Watykanu. Wiele budowli potrzebuje natychmiastowej renowacji. Coraz to nowe afery przenikają do światowej opinii publicznej. Co może być przyczyną teraźniejszego kryzysu? Niektórzy uważają, że przyczyną stał się sam Sobór Watykański, że posunął się za daleko, tym samym zakłócając równowagę Kościoła. Inni znowu uważają, że winą jest sam Rzym, że sam hamuje modernizację Kościoła, żyjąc dalej w duchu przeszłości. Poruszane są często takie wrażliwe tematy, jak na przykład celibat, ordynacja kobiet na księży oraz seksualna etyka katolicka. Wielu katolików dąży do rewizji na szerszą skalę pozostałych nauk Kościoła rzymskokatolickiego. Być może wymienione aspekty mają swoje usprawiedliwienie, jednakże prawdziwa ich przyczyna tkwi o wiele głębiej, mianowicie w samym zrozumieniu dogmatów wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Znajdujemy się u podnóża góry Matterhorn w Zermattie. W tutejszym kościele pełniłem służbę wikarego. Nazywam się Grzegorz Dalia. Już od dzieciństwa marzyłem, aby służyć Bogu, dlatego stałem się księdzem. Następnie objąłem 5-letnią służbę jako ksiądz na plebanii w Gresie. Mając 41 lat, nie mogłem dłużej pozostać kapłanem. Angażowaliśmy się 10 lat w służbie Kościoła katolickiego, współpracując w grupie kościelnej. W tym czasie mieliśmy wiele intensywnych dyskusji. Gdyż często nie zgadzaliśmy się, jeśli chodziło o dogmaty nauk kościelnych. Pomimo wszystkiego, wytrwaliśmy w tej służbie. Jednakże to zaangażowanie niewiele nam dało, aby uczynić krok do przodu, w wyniku czego postanowiliśmy oboje wstąpić na okres 10 lat do klasztoru, mając nadzieję tam znaleźć się bliżej Boga oraz doznać osobistego pokoju. Ballon zaangażował się w jednym z klasztorów we Francji, ja zaś w Szwajcarii. Oboje wybraliśmy zakon cystercjentów. To jest zakon bardzo surowy i kontemplatywny. Naszą motywacją było znalezienie Boga, modlenie się do Niego oraz oddanie się w Jego służbę. Nie znalazłam tam Boga, lecz za to znalazłam osobisty pokój w Jezusie Chrystusie. Nazywam się Erwi. Mój name jest Erwi Pasquier.
J'ai trouvé la paix en Jésus-Christ. Je suis Hervé Pasquier. Das ist die Pfarrkirche Golling. Hier war ich 16 A oto kościół w Golling. Tu byłem 16 lat księdzem. Nazywam się Jan Ramel. Po 22 latach służby duchownej złożyłem swój urząd. Główną przyczyną było przeczucie, że rzeczywistość Boga jest o wiele większa, aniżeli zawarta w ramach liturgii, sakramentów oraz innych dziedzinach życia kościelnego. Co mnie zafascynowało, to było to, że Pismo Święte mówi, że Bóg chciałby nawiązać z nami ścisłą, osobistą wspólnotę. Nazywam się Alois Wagner, urodziłem się w 1953 roku w Szwabii Bawarskiej. W latach 1963-1973 roku uczęszczałem do biskupiego seminarium św. Ulrycha i św. Stanisława w Willingen, zwanym także Szwabskim Rzymem. Włącznie od 1972 roku studiowałem teologię katolicką w seminarium dla księży w Augsburgu. Spostrzegłszy, że mój stosunek do Boga jest bardzo straszny, postanowiłem przerwać studia. Nazywam się Bernhard Dura. Jako głęboko wierzący katolik, mając 23 lata, zameldowałem się do Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Służyłem Janowi I, potem Pawłowi II jako dowodzący gwardzista. Jakże wielka była wówczas moja radość, gdy dowiedziałem się, że jestem przyjęty do Szwajcarskiej Gwardii. Z myślą, że mogę służyć Bogu i papieżowi. Myślałem, że będę mógł w tej gwardii służyć Bogu oraz żyć wśród ludzi mających również takie jak ja życzenie. Zarówno ci, jak również tysiące innych ludzi ma możliwość od nowa zbadać rzymskokatolicką wiarę, jak dalece pokrywa się ona z tą skałą, na której jest ugruntowane chrześcijaństwo, mianowicie na Jezusie Chrystusie. Msza jest centralnym punktem oraz szczytem nauki Kościoła, źródłem wszelkiego zbawienia. Podczas mszy doznaje każdy katolik najbardziej intensywnego współudziału w zbawieniu Bożym. Wszyscy katolicy są powołani każdego tygodnia brać udział we mszy. Jezus Chrystus nauczał swoich uczniów brać udział w Pańskiej Wieczerzy na pamiątkę swojej śmierci. W przeciwieństwie do przeważającej liczby innych chrześcijańskich ugrupowań, Kościół katolicki naucza, że chleb i wino są czymś więcej jak zwykłe symbole. Kapłan przemienia chleb w ciało Chrystusa. Hostia nie pozostaje chlebem, lecz prawdziwym ciałem Chrystusa. Jest z tego powodu święta i w tym sensie musi być czczona, co znajduje oddźwięk w święcie Bożego ciała. To samo dzieje się z winem, które przeistacza się w krew Jezusa Chrystusa. Jakim prawem Kościół może tak twierdzić, pomimo tego, że wszystkie zewnętrzne znaki temu przeczą? Naukę buduje się na tak zwanej nauce o transubstancjacji, czyli o przemienieniu. Naukę tę opiera Kościół na rozmyślaniach filozoficznych Arystotelesa, który stwierdził, że każdy istniejący przedmiot, osoba składa się z akcydensu oraz substancji. Dla przykładu, substancją jest mój charakter, osobowość, która jest niewidzialna i nienamacalna. Akcydencem są rzeczy widzialne, namacalne, mój głos, a nawet ubiór. Kościół twierdzi, że to, co jest akcydensem, widzialne, namacalne, to jest właśnie hostia, woda i tak dalej. To, czego nie można objąć zmysłami, jednakże jest za tym ukryte, to jest substancja. I to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa. Kościół posuwa się o wiele dalej. Kapłan, który jest wyposażony w nadzwyczajne pełnomocnictwo ze strony Kościoła, musi przekształcić wino i chleb, aby Chrystus był ofiarowany jako prawdziwa, żywa ofiara. I tylko w ten sposób można doznać zbawienia. Każdy, który w ten sposób, w czasie, otrzyma dostęp do ofiary na krzyżu, ofiary zadośćuczynienia, której pragną żywi i umarli. Ich habe als Priester auch
Jako ksiądz wierzyłem, że dzięki udziałowi we mszy ofiarnej doznam całkowitego odpuszczenia grzechów, że tutaj, w tym czasie, odbywa się pojednanie z Jezusem Chrystusem. Według dogmatu katolickiego msza jest mszą ofiarną, działaniem, które uskutecznia przebaczenie w odróżnieniu do składania modlitw dziękczynnych, które praktykowało wczesne chrześcijaństwo. Nie ma tam nigdzie mowy o składaniu wielu po sobie następujących ofiar. Jednakże Kościół katolicki sprzeciwia się temu faktowi, nauczając, że kapłan katolicki składa ofiarę pojednawczą za siebie i wszystkich biorących udział we mszy, przy czym ten, który składa ofiarę i ten, który jest ofiarowany, są sami tym Chrystusem. Tego naucza wiara Kościoła, artykuł 597-599. Tego rodzaju ofiara w czasie teraźniejszym może jedynie uskutecznić ofiarę Jezusa na krzyżu. Także ofiara Jezusa według nauki Kościoła rzymskokatolickiego musi być zawsze na nowo powtarzana w teraźniejszym czasie. Musimy postawić pytanie, co powiedział Jezus w tej sprawie? Podczas gdy podał swoim uczniom chleb i wino, powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Pamiętajcie o mnie, o mojej jedynie złożonej ofierze. Biblia naucza nas, otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 10, że oprócz jedynie raz na zawsze złożonej ofiary przez Chrystusa, nie ma żadnego jej powtórzenia. Czytamy: na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. In diesem Willen sind wir geheiligt und das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jezu Christi. W tymże liście, w rozdziale 10, wierszu 14 czytamy: jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Kościół jednakże opiera się przy swoim, nauczając, że ofiara musi być ciągle odnawiana, aby zachować jej skuteczność. Biblia mówi, że Bóg widzi tę sprawę inaczej, spoglądając na ofiarę złożoną przez swojego Syna, mówi: jestem zadowolony, zadośćuczynienie spełniło się na krzyżu, wystarczy dla wszystkich ludzi. Totus tuus, całkiem Twój. To jest nie tylko hasłem obecnego pontyfiksa Maximusa. Niezliczone obrazy, statuły, ikony, rzeźby w kościołach, w kaplicach na całym świecie są poświęcone Maryi jako Matko Boża, Królowa Nieba, Zorza Poranna, Jutrzenka, Królowa Apostołów, Pośredniczka Wszystkich Łask. Oto niektóre tylko tytuły, które są jej nadane. Jest obdarzona wielką czcią, zarówno przez duchowieństwo, jak i również cały odgrywa bardzo wielką rolę w pobożności katolików. Maria jest mamusią Kościoła. Dla Pani osobiście? Moja mama. Czego Pani od niej oczekuje? Wszystkiego. Modli się Pani regularnie do niej? Tak. Jest pośredniczką. Jeśli nie śmieją pójść do ojca, udają się do mamy. Mama zawsze pomoże. Mama jest zawsze do dyspozycji. Wierzę, że bardzo wiele ludzi w tym kraju posiada do niej bardzo głęboki i cichy stosunek jako do matki. Jest matką rodziny. A jaką rolę odgrywa matka, każdy sobie może to wyobrazić. Uwielbiam ją bardzo. Jest dla mnie ucieczką w modlitwie. W ostatnich 100 latach poprzedzających sobór, zwanych stuleciem Marii, w Kościele katolickim powstało wiele nowych nauk o Dziewicy Maryi. Początkiem było obwieszczenie papieża Piusa IX w roku 1854 o niepokalanym poczęciu Maryi. Niepokalane poczęcie Maryi nie ma nic wspólnego z narodzinami Jezusa, ani z zapowiedzią Jego narodzin. Dogmat z roku 1854 naucza niedwuznacznie, że Maria została przyjęta przez rodziców bez grzechu. Jest to teoretyczna konstrukcja, która twierdzi, że Maria od początku była bez grzechu. Naturalnie tak skonstruowany dogmat o niepokalanym poczęciu i bezgrzeszności Marii pociągnął za sobą wiele poważnych problemów. Biblia mówi nam w liście do Rzymian, w rozdziale 6, 23 wierszu: zapłatą grzechu jest śmierć. Jeśli Maria więc była
bez grzechu, to jak mogła umrzeć? Czy jej ciało uległo rozkładowi? Wielu katolików chciałoby to wiedzieć. 400 biskupów, 8 tysięcy księży, jak również wielka liczba ludzi z zakonów religijnych skierowało to pytanie do Rzymu. 8 milionów laików dołączyło się do tej prośby i wreszcie papież Pius XII objaśnił, że Bóg wziął Marię cieleśnie do nieba. To stało się podstawą święta w niebowzięcia. Marii. Zadałem sobie pytanie, jakim prawem Kościół ustanowił taką naukę, która stoi sama w sobie, a w absolutnym sprzeciwieństwie. Papież Pius XII, który w roku 1950 ten dogmat powołał do życia, przyznał się publicznie, że tylko sama tradycja może być jego podstawą. Dalszy dogmat jest już w czasie przygotowań. Quo Redemptoris. W piśmie ogłoszonym w Observatore Romano 12 maja 1991 roku czytamy. Z powodu Ewy został zamknięty dostęp do nieba. Ze względu na Marię został otwarty ponownie dla wszystkich. Dlatego wielkim życzeniem papieża jest to, aby jak najprędzej ustanowić nowy dogmat, że Maria jest współzbawicielką u boku Chrystusa. Papież podczas głównej audiencji w październiku 1995 roku mówił o tak zwanym pośrednictwie Marii w historii. Cytował on przy tym świętego Bernarda z Clairvaux, który umarł w 1153 roku. Wówczas pisał on: ofiaruj swojego syna Najświętszej Pannie i przedstaw Panu owoc Twojego życia. Ofiaruj Bogu przemiłą hostię dla naszego pojednania ze wszystkimi. Maria jest tutaj przedstawiona jako niezbędna pośredniczka, która ofiaruje Chrystusa Ojcu. Bez Marii nic się nie odbędzie. Uczeń i przyjaciel Bernarda z Clairvaux, Arnold von Schachtel, opowiada o dwóch krzyżach. Odróżnia w krzyżu dwa ołtarze, jeden w sercu Marii, drugi w ciele Chrystusa. Powiada dalej: Chrystus ofiarował swoje ciało, Maria ofiarowała swoją duszę. Maria opferte ihre Seele. Also beide haben am Erlösungswerk mitgelitten. Papież komentuje to następująco. Oboje mają udział w zbawieniu, gdyż Maria współcierpiała również z Chrystusem. Marii pomoc jest nadzwyczajna. Jednakże biblijny sposób rozpatrywania przedstawia Marię jako skromną służebnicę Boga. Katolicka tradycja zamieniła jej pozycję z pozycją Jezusa Chrystusa. Zrobiliśmy wywiad z wieloma katolikami i tylko jedna osoba zgodziła się z pozycją Marii opisaną w Piśmie Świętym. Jest matką Jezusa. Zajmuje w Nowym Testamencie ważne miejsce, lecz trzeba przestrzegać różnicy między pozycją Chrystusa i Marią. W dokumencie soboru Nostra Aetate zostało od nowa zdefiniowane stanowisko Kościoła w stosunku do innych religii pozachrześcijańskich. Od tego czasu zajmuje ono wysoką rangę w myślach i działaniu kierownictwa Kościoła. W międzyreligijnych zjazdach nawołuje się do obopólnego porozumienia, dialogu i wzajemnej współpracy. Dalai Lama, którego ludność Tybetu czci jako Boga, otrzymał ze strony przywódców katolickich serdeczne podziękowania za jego zaangażowanie w zjednoczeniu wszystkich religii. Wiem, jak bardzo Wasza Świątobliwość jest zaangażowana w dialogu ze wszystkimi religiami. Jest to sprawa, która od czasu II Soboru Watykańskiego leży również na sercu Kościoła katolickiego. Podczas jednego z tych spotkań podkreślili zarówno tybetański zwierzchnik, jak i biskup Kościoła katolickiego z Austrii, że jest ono jednorodnym i nadzwyczajnym wydarzeniem w przebiegu historii chrześcijańskiej, jakim jest wspólna modlitwa wszystkich religii świata w roku 86 w Asyżu.
Za zaproszeniem papieża Jana Pawła II podążyło 160 przedstawicieli wszystkich części świata, aby złożyć wspólne modlitwy o pokój. Katolicy, protestanci, ortodoksyjni oraz Żydzi. Muzułmanie recytowali z Koranu, Dalaj Lama odśpiewywał rytmiczne pieśni, szamani wołali do swojego wielkiego ducha, animiści, hindusi, buddyści, wszyscy brali w tym udział. Ażeby brać udział w modlitwach do jednego Boga, jak twierdzi Kościół katolicki. Tak jak to dzisiaj na ulicy ludzie powiadają, no tak, przecież jest tylko jeden Bóg, wszędzie jest On tym samym Bogiem. Czy Go tak, czy owak nazywają, jest On tym samym Bogiem. W zasadzie sprawa jest bardzo prosta. Wszyscy ludzie chcą się udać do Islam. Islam jest, powiedzmy, tym rajem. Jeden uda się tam pociągiem, inny samolotem, a jeszcze inny autem. Dokładnie Biblia mówi inaczej. Biblia wyraźnie odróżnia Boga Izraela od wszystkich innych. In der Praxis sehen die interreligiösen W praktyce międzyreligijnej dąży się do celu, aby na przykład w Einsiedeln, gdzie czczona jest Czarna Madonna, umożliwić ludziom z Azji, na przykład grupom pielgrzymów o animistycznych poglądach, odmawianie modlitw do niej, czy oddawanie jej czci jako swojej bogini. In der Schwarzen Madonna ihre Göttin verehren und anbeten können. Jesus Christus sagt: Jezus Chrystus powiada, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej tylko przeze mnie. Ta prawda zdaje się dzisiaj zanikać coraz bardziej. W dekrecie o ekumenizmie Kościół wskazuje na rozłamy wewnętrzne chrześcijaństwa. Wyraża również życzenie połączenia się wszystkich denominacji. Uznaje, że w innych wspólnotach kościelnych można znaleźć również cząstki prawdy, chociaż nie znajdują się one w doskonałej komunii z Kościołem, który jest jedynym i prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Gdyż tylko przez powszechny Kościół Chrystusa, który jest powszechnym Kościołem zbawiennym, można dostąpić do całkowitej pełni środków zbawiennych. U innych nie. Dlaczego? Im brakuje mszy oraz urzędu. To jest zawsze podkreślane. Bez mszy, bez udziału we mszy, nikt nie może dostąpić do tej obfitości darów duchowych. I tak to Sobór naucza, że wszystkie ekumeniczne starania powinny prowadzić do tego. Artykuł 4. Aby wreszcie wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, mogli być przemożeni, aby wszyscy chrześcijanie mogli przystąpić do wspólnej Eucharystii, do brania udziału we wspólnej mszy, który jest od samego początku podarunkiem Chrystusa, wspólnoty, która wytrwale i nieomylnie pozostaje w Kościele katolickim. Tutaj jest wyraźnie wyrażona myśl, powrót do katolickiej mszy. Hierarchia katolicka nie zna innego ekumenizmu. Jeśli Kościół ewangeliczny nie zmieni radykalnie nauki o usprawiedliwieniu, nie ma on żadnej szansy do zbliżenia się z Kościołem katolickim. Takie stanowisko wyraża szef ideologii katolickiej, kardynał Ratzinger. Karol Neyman powiedział jasno i wyraźnie podczas przywitalnego przemówienia na uroczystości jubileuszowej jednego z jezuitów, że im lepiej będzie wyrażana w ekumenie zasada katolicka, tym bardziej będzie popierana prawdziwa ekumenizacja. Oczywiście jest to oszustwo w stosunku do innych ugrupowań, które z wielką naiwnością sądzą, że są uznane jako pełnowartościowe. Przyjmują, że tutaj rozchodzi się tylko o wzajemne uznanie i tolerancję, co w rzeczywistości przyczynić się może tylko do ich usiedlenia, a w końcu do przezwyciężenia. Nowy Testament przedstawia chrześcijaństwo jako wiarę, którą kiedyś na początku głosił Chrystus i jego apostołowie.
Wiara katolicka w miarę tych stuleci dołączała coraz to nowe nauki. Rok 1215. Przemiana opłatka i wina podczas mszy. Rok 1272. Nauka o czyśćcu. 1854 roku. Niepokalane poczęcie Maryi. 1870 rok. Nieomylność papieża. Rok 1950. Niebowzięcie cielesne Maryi. Jak uzasadnia te wszystkie dogmaty Święty Urząd Kościelny, czyli oficjalna katedra Watykanu? Kościół czerpie swą wiedzę w sprawach wiary nie tylko wyłącznie z Pisma Świętego. Opiera się również z całą lojalnością i czcią na filarze tradycji. W jaki sposób powstały w Kościele takie nauki, jak na przykład czyściec czy inne? Drugi Sobór Watykański potwierdził, że Pismo Święte nie jest jedynym źródłem prawdy. Postawa Kościoła katolickiego w stosunku do Pisma Świętego jest rozszczepiona. Z jednej strony mówi Kościół wyraźnie, że jest wytyczną dla wiary, według której mierzy się tę wiarę. Z drugiej strony powiada, że jest ona tylko wyrazem jednej wielkiej tradycji Kościoła katolickiego. Jednakże Biblia mówi dla przykładu w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w 16 wierszu. Całe Pismo jest natchnione przez Boga. Jeśli Biblia jest inspirowana przez Ducha Świętego, to powinniśmy wierzyć w to, co ona mówi. Wiele katolików nie wie na przykład, że Kościół katolicki zmienił 10 przykazań. Drugie przykazanie mówi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosny. Pomimo że ta część 10 przykazań istnieje w każdej Biblii, Kościół katolicki usuwa jak zwykle drugie przykazanie ze swojego katechizmu. Jak to jest możliwe, że pomimo tego istnieje 10 przykazań? To mnie również zaszokowało osobiście. To drugie przykazanie zostało usunięte, a ostatnie przykazanie zostało podzielone na dwie części, aby wyszła znowu dziesiątka. Musiałem od nowa się nauczyć, że wszystko jest odwrotnie, że właśnie Pismo stoi ostatecznie ponad Kościołem. Niektórzy przyjmują, że krytyka wypowiedzi Kościoła katolickiego dotycząca objawień wywodzi się głównie z szeregów protestanckich. Jest przyjmowane jako ataki skierowane przeciwko Kościołowi. Właśnie reformatorzy głoszący hasło sola scriptura, to znaczy tylko Pismo, pochodzą prawie wszyscy bez wyjątku z katolickiego stanu duchowieństwa. Jan Wycliffe, katolicki teolog i profesor w Oksfordzie, był jedynym z pierwszych kaznodziei głoszących reformację. Gdy zaczął nauczać, że Biblia jest jedynym źródłem prawdy, Rzym zmusił go do milczenia. 44 lata po jego śmierci zwłoki jego zostały zekshumowane i następnie spalone. W roku 1415 Jan Hus, katolicki ksiądz i teolog praskiego uniwersytetu, został spalony podczas trwania soboru w Konstancie. Zbrodnią, którą popełnił, było to, że głosił Biblię jako jedyną miarę religii i wiary. Również Zwingli, reformator szwajcarski, nie mógł postawić Pisma Świętego na równi z tradycją. Jan Calvin, Francuz, podczas studiów teologicznych doznał odrodzenia, w wyniku czego opuścił Kościół katolicki. Martin Luther, katolicki ksiądz i profesor teologii katolickiego Uniwersytetu Wittenberg, sprzeciwił się otwarcie sprzedaży odpustów przez przedstawicieli papieża, które
miały rzekomo skrócić czas cierpień w czyśćcu, a ich dochód był przeznaczony na wzniesienie katedry świętego Piotra w Rzymie. W 1517 roku utwierdził on na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez. Sola Scriptura. Tylko pismo jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary i zbawienia. Sola Fide. Jedynie sama wiara może zbawić człowieka i jest usprawiedliwieniem przed Bogiem. Każdy wierzący ma dostęp do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana. Podczas gdy mu polecono publicznie odwołać swoje nauki, Martin Luther powiedział: moje sumienie jest zniewolone w Bożym Słowie. Trzeba wiedzieć, że wszyscy ci mężowie byli wiernymi katolikami. Podjęli tylko wszelkie starania, aby zreformować swój kościół i wrócić do biblijnych początków chrześcijańskiej wiary. Jedynie z tego powodu byli bezlitośnie potępiani przez ówczesnych zwierzchników kościoła. Ta sytuacja doprowadziła do wewnętrznego rozłamu kościelnego. Od kilkudziesięciu lat wznawiane są liczne porady i próby mające na celu zbliżenie między protestantami a katolikami. Szczytowym punktem zbliżenia jest podpisanie wspólnego oświadczenia wyjaśniającego naukę o usprawiedliwieniu, które było owocem spotkania 31 października 1999 roku w Augsburgu. Zostało ono uzgodnione pod jednym aspektem, że człowiek zostanie uratowany przez wiarę. Jak to można rozumieć? Czy chodzi tutaj o zmianę myśli i nauki Kościoła katolickiego, czy też chodzi tutaj o jakiś dyplomatyczny wybieg, kościelno-polityczne posunięcie jego zwierzchnictwa? Przede wszystkim w perspektywie spojrzenia na zbliżający się święty rok 2000, powołany przez papieża, w którym początek cytatu: ludność katolicka otrzyma ponownie odpust przebaczenia grzechów. Koniec cytatu. W jaki sposób można skorzystać z tego odpustu? Wytycznych dotyczących jubileuszy w odpustu, mów przebaczenia grzechów, nie znajdujemy nawet najmniejszej wzmianki o zbawieniu z samej wiary i łaski, lecz słyszymy, co następuje. Odbycie pielgrzymki do świętych miast, naturalnie przede wszystkim do Rzymu oraz do świętego kraju, udział w mszy świętej, uwielbienie Eucharystii, odmawianie modlitwy Ojcze Nasz, wypowiadanie znanego wyznania wiary, zawołanie imienia Najświętszej Maryi Panny, spełnianie dobrych uczynków z miłości do bliźnich, wyrzekanie się, naturalnie pokaźny współudział finansowy na korzyść Kościoła. Nasuwa się pytanie, jaką treścią wypełnia Kościół katolicki takie pojęcia jak na przykład łaska i wiara? I w jaki sposób ta łaska zostanie uskuteczniona w poszczególnych osobach? Ostatecznie chodzi tu o pytanie, w jaki sposób można doznać zbawienia? Poprzez dobre życie, co pokrywa się z pojęciem protestantów, co jest ostatecznie z łaski Bożej. Po prostu żyć z wolą Bożą, to tak spróbuje, tego Bóg przyjmie. Żyć według sumienia, w miarę możliwości. Być pokornym, łagodnym, kochać Jezusa z całego serca, kochać miłość. Miłość musi być miłowana. Tak można dostać się do nieba. Modlić się do Maryi. Nie umiem tego zdefiniować. Ciężko to określić. Po prostu trzymać się przykazań. Nie chodzi o to, czy jestem katolikiem, czy protestantem, czy hindusem. To zależy od promieni Boga, które mnie kiedykolwiek ogarną. Raz w życiu dokonać dobrego uczynku. Zachować się porządnie, modlić się. Nie trzeba iść koniecznie do kościoła, nikt do tego nie może zmusić. Jednakże być porządnym. Właściwie kochać wszystkich ludzi, utrzymać 10 przekazań. Tak, nie wiem, co mogę uczynić, aby dostać się do nieba. Tak, po prostu trzymać oczy i uszy otwarte, gdzie Bóg zechce nas spotkać. Gregor Daliat, Bernard Durand oraz Hervé Pasquier wspominają o tym, jak starali się zasłużyć na swoje zbawienie.
Podczas mojej służby w gwardii szwajcarskiej starałem się przypodobać Bogu. Przez dobre uczynki w ofiarach, jak na przykład stać cicho, bez poruszenia, 2 godziny na warcie, czynić zrzeczenia, wznosić się na kolanach po świętych stopniach, odmawiając przy tym modlitwę za zmarłych krewnych, aby skrócić ich cierpienia w czyśćcu. Chciałem się przypodobać Bogu dobrymi uczynkami. Dzień podczas pobytu w klasztorze zaczynał się bardzo wcześnie, o 3:00 lub 3:30. U nas zaczynał się o 3:30, a kończył się wieczorem o 9:30. Mieliśmy 7 razy wyznaczony czas na modlitwę, oficjent, oratorium. To jest takie pomieszczenie dla modlitwy. W międzyczasie musieliśmy bardzo ciężko pracować. Katolicka wiara prowadzi jakby schodami wznoszącymi się ku górze na drodze ku zbawieniu. Człowiek jest jakby zraniony, krocząc tymi schodami doznaje uzdrowienia po kropelce, jak lekarstwo sączące się z niebieskiego rezerwuaru łaski udzielanej za pośrednictwem kapłana. Sakrament wywodzi się od łacińskiego słowa sacramentum, sacer, święty, mentum, to co działa, środek zbawienny, środek łaski zbawiennej. Chrzest oznacza duchowe odrodzenie. Wierzmowanie wzmacnia wiarę i daje duchowe wzmocnienie wiary. To odrodzenie i wzmocnienie wiary jest rozmnażane przez duchowy pokarm zawarty w Eucharystii. Jeśli zgrzeszyliśmy, będziemy uzdrowieni przez sakrament pokuty. Chorując na ciele i duchu, możemy być również uzdrowieni poprzez namaszczenie. Kościół jest skierowany duchowo poprzez uświęcone osoby. Przez akt małżeństwa rozmnażany jest na ciele. Pewnego razu, będąc chłopcem, zapytałem się mojego wujka, który był księdzem, co trzeba uczynić, aby dostać się do nieba. Odparł mnie wreszcie z pewnym zakłopotaniem. Chłopcze, musisz studiować dogmatykę Kościoła. Wyobraźcie sobie, moi państwo, że trzeba latami studiować dogmatykę i 15 lat być księdzem katolickim jak on, aby móc odpowiedzieć na tak proste pytanie. Cóż można oczekiwać by od zwykłego, prostego człowieka? Kościół odgrywa olbrzymią rolę w udziale łaski Bożej. Tylko Kościół może udzielić takiej łaski, szczególnie kapłan w sakramentach. Dlatego nie ma łaski poza Kościołem, gdyż sam Kościół jest w jej posiadaniu, jest jej szafarze. Dlatego nie ma żadnej łaski obok Kościoła, bo tylko Kościół ma monopol na te łaski. To, co jest ważne w tych sakramentach, jest to, że ta łaska sama w sobie jest niezależna od działania kapłana jako pośrednika. W ogóle sprawia przedstawia się następująco. Łaska jest przekazywana po kawałku lub po kropelce, przekazywana dzień w dzień, tydzień po tygodniu. Tak, tylko wiarą i zaufaniem nie podołam nikt. Tak, podstawą jest wiara, wiara w Chrystusa. Oczywiście trzeba wierzyć, tak mówią biskupi i księża. Mówią oni, że trzeba wierzyć, bez wiary nic nie ma. Ale w co trzeba wierzyć, to jest decydujące. Postaram się wyjaśnić pokrótce, jaka jest różnica między nauką Kościoła katolickiego a nauką Pisma Świętego. Chodzi o sprawę zbawienia. Wiele rzeczy jest wspólnych. Lecz jednakże są również zasadnicze różnice. Po lewej stronie widzimy dzieło zbawienia na krzyżu. Kościół katolicki mówi dokładnie jak Biblia, że Jezus umarł na krzyżu za grzechy i że tym samym zdziałał łaskę przebaczenia dla tych grzechów. Po prawej stronie mamy pragnących odbiorców.
W tym wypadku jest nią moja córka Laura, która jest winna, jest obciążona grzechami i za tym potrzebuje łaski przebaczenia grzechów. Tak mówi Kościół katolicki i tak mówi Biblia. Jednak zasadniczą sprawą jest pośrednictwo. W jaki sposób po lewej stronie na krzyżu zdziałana łaska będzie skuteczna, prawa strona, dla Laury osobiście? Tutaj Kościół wyjaśnia, że jest posiadanie tak zwanego thesaurus ecclesiae, czyli skarbów łaski. Wyobraźmy sobie teraz jakiś olbrzymi rezerwuar w niebie. Jest on wypełniony łaską dzieła Chrystusa na krzyżu. Do tego jest trochę wyżej dopełniany uczynkami tzw. świętych. No i wreszcie mogą go troszkę dopełnić po kropelce zwykli czy śmiertelnicy dobrymi uczynkami na ziemi. I teraz nastąpi decydujące pytanie. W jaki sposób Laura może mieć współudział z tym pojemnikiem? Ten, który ma jedyny dostęp do pojemnika i obsługuje jego spust, jest Kościół rzymskokatolicki z jego kapłanami i sakramentami. Laura przychodzi skromnie, aby prosić o łaskę, do kościoła lub księdza, który otwiera kranik, aby udzielić jej sakramentu spowiedzi lub komunii. I w ten sposób oddaje jej kilka kropli łaski, która może jej wystarczyć na kilka dni. Tym pośrednikiem jest tutaj Kościół wraz z jego sakramentami. Lecz posłuchajmy stanowiska Pisma Świętego w tej sprawie. W jaki sposób będzie łaska Boża uskuteczniona dla Laury, dla mnie, dla Ciebie oraz innych ludzi? To jest bardzo proste. Laura ma zaufanie do Jezusa i Jego dzieła na krzyżu. To jest wiara. Zwrócenie się z pełnym zaufaniem, w wyniku czego Jezus uskutecznia przebaczenie grzechów popełnionych przez Laurę. Z łaski, za darmo. Laura nie musi czegokolwiek czynić, otrzymać jakieś sakramenty, być członkiem Kościoła. Ma zaufanie w sercu, czy duże, czy małe. I oto, co mówi o tym Pismo Święte. Przez łaskę jesteście zbawieni, czyli poprzez pośrednictwo, wiarę. Nie z was, Boży datek to jest, nie z uczynków, aby nikt się nie chwalił. Tutaj tym pośrednikiem jest osobista wiara Laury, a nie Kościół i jego sakramenty. Lub inaczej mówiąc, Jezus Chrystus jest pośrednikiem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Niech Państwo sobie wyobrażą, 35 lat żyłem w przekonaniu, że dobre uczynki są tym, co umożliwi mi osiągnięcie wiecznego życia. I przekonałem się, że dobre uczynki nie są podstawą, aby zostać zbawionym. To jest naprawdę wielki wstrząs. Wszyscy zgrzeszyli i nie są w stanie sprostać wymogom Boga. Miara Jego jest o wiele większa, aniżeli my to sobie możemy wyobrazić. Przepaść, która wynosi 20 metrów, a deska jest metrowa, nie jest w stanie osiągnąć drugiego brzegu, nawet 10-metrowa. Obie nie osiągną drugiego brzegu. Jaka może być miara, żeby osiągnąć ten brzeg? Pełen podziwu odkryłem, że to usprawiedliwienie przychodzi z drugiej strony, w moim kierunku. Nie ja jestem w stanie coś uczynić, sam Bóg czyni to dla mnie. Poznałem prawdziwego Boga, nie żąda od nas ofiar. Całą ofiarę złożył w Synu. Chrystus w nas zbawia nas całkowicie. Unser Pfarrer in unserem Dorf zu Hause erzählte sonntags in der Predigt einmal. Pewnej niedzieli ksiądz w naszej wsi prawił kazanie. Wyobraźcie sobie, Jezus zbawił nas 99,9%. Lecz Biblia wyjaśnia wyraźnie, Jezus zbawił nas 100%. Wykonało się raz na zawsze. Jezus sam na krzyżu wykonał to ponadludzkie zadanie dla nas wszystkich. Kiedyś miałem fałszywy obraz Boga, jako surowego sędziego, którego mogę zadowolić, jeśli sam pokutuję. Nie, ja znalazłam Boga, Bóg znalazł mnie. W moim osobistym życiu otrzymałam kontakt z Jezusem Chrystusem. To było prawdziwym wyzwoleniem. Wydarzyło się to dopiero w końcu mojego pobytu w klasztorze.
Dopiero jak zrozumiałem, że nie mogę sprostać mierze Boga i przenigdy nie będę mógł tego dokonać, skapitulowałem przed Bogiem, oddając me życie Jezusowi Chrystusowi. I tak doświadczyłem, że Jezus Chrystus oddał swe życie dla moich grzechów. Zmartwychwstał i przez moją wiarę otrzymałem przebaczenie wszystkich grzechów oraz wieczne życie. Ludzie, i to jest ta dobra nowina, Ewangelia. Zawsze modliłam się, Panie, prowadź mnie do swojej świętej prawdy. Dzisiaj wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i za grzechy całego świata. Przygarnął mnie takiego, jakim jestem. Niczego mi nie wypomina. Niczego nie potrzeba, ani różańca, ani medalików, ani obrazków. Możemy rozmawiać tylko z Jezusem i to całkowicie wystarcza. Jezus Chrystus jest dla mnie największe, co może być. Stał się moim przyjacielem, jest u mojego boku, zawsze do pomocy. Ten, który mnie przygarnął, którego kocham. Jezus stał się moim Zbawicielem. On odpokutował za moje grzechy swoimi cierpieniami. Kim jest Jezus dla mnie osobiście? Powiem krótko, całe piękno nieba i ziemi jest zawarte w Tobie. Nikt nie będzie bardziej ukochany, jak mój najukochańszy Jezus. Jezus hat mir Frieden. Tak, Jezus darował mi pokój. Dał mi swój najgłębszy pokój. Kochani przyjaciele, tego pokoju w głębi, który mi dał Jezus, życzę wam moje serce. Chciałabym dzisiaj powiedzieć wam, niepotrzebne są dobre uczynki. Obiekty kultu nie są potrzebne. Różaniec i modlitwy różańcowe nie są potrzebne. Poświęcone medaliki są zbyteczne. Allein Jesus rettet uns aus reiner Gnade. Tylko jedynie Jezus zbawia nas z czystej łaski. Przelał swoją krew, aby nas uratować. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Hier, aujourd'hui et toujours. Warum nimmst du den Rat nicht an? Dlaczego nie posłuchasz tej rady? Nie zegniesz kolan. Chcesz sam się zbawić? Nigdy tego nie dokonasz. Nie przed ludźmi, którzy cię chcą zniewolić. Jak długo jeszcze chcesz rozprawiać z twoim Stworzycielem? Stoi przed drzwiami twego serca i puka. Jeśli mu je otworzysz, zacznie się nawet dzisiaj nowe życie. Fängt mit heute ein neues Leben an. In einer Dimension. W wymiarze, o którym nie ma się najmniejszego pojęcia.